Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Koło Poselskie Konfederacja. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Tutaj mówimy teraz o druku nr 43 dotyczącym ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i innych ustawach. Otóż koło Konfederacji z uwagą przyjrzało się projektowi. W zasadzie w zamierzeniu ten projekt ma uprościć, ma poprawić transport zbiorowy, zmniejszyć też nieefektywne regulacje generalne dotyczące linii dróg kolejowych, gdzie jakby nie patrzeć jest druga ilość najwięcej, znaczy tam są najczęściej prawie, że też wypadki. Co jest słuszną linią, żeby jednak to upraszczać i regulować. Na zdecydowaną krytykę natomiast zasługuje też praktyka dotycząca działań samorządu terytorialnego, zgodnie z którą w ramach dotychczasowych tutaj działań PKP PLK i z inwestycjami kolejowymi, które były budowane na przykład dwupoziomowo, skrzyżowania, w 84 przypadkach wystąpiły problemy z przekazywaniem wybudowanych skrzyżowań. Tutaj mówimy o zarządzie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy te także wymagają pilnego rozwiązania i w tym zakresie zasługują na uwzględnienie. Ta ustawa, jakby nie patrzeć, została przygotowana niewystarczająco solidnie. Tutaj sporo zostało powiedziane na temat obligacji. Ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Otóż dostrzegamy naturalnie plusy tego projektu, między innymi właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, deregulacje. Dostrzegamy też potrzebę upraszczania samych procedur dotyczących tworzenia linii pomiędzy województwami, jednak zapis, który mówi o tym, że połączenia wojewódzkie będą mogły być wyprowadzane tylko 30 km od granicy danego województwa, uważamy za niewystarczający. Tutaj też w ramach konsultacji społecznych spółki przewozowe mówiły o zapisie 50 km i my się z tym zapisem zgadzamy. Przykładem niech będą linie dotyczące Kutna i Torunia, czy na przykład Głogowa i Leszna. Zatem w związku z powyższym prosimy o skierowanie tego wniosku do prac komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo pani poseł. Proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie ministrze, mam cztery pytania. Pierwsze, ponieważ jedyne sensowne koleje to te, co jeżdżą po 300 km na godzinę. Pytam się, kiedy wybudujemy taką linię, bo 35 lat temu byliśmy 30 lat przed Chinami, dzięki Niemcom oczywiście, a w tej chwili jesteśmy 10 lat za Chinami. Chiny już budują, ponieważ nie weszły do Unii Europejskiej i dlatego mają szybkie koleje. Mam jeszcze pytania. Ile kilometrów miesięcznie budował w XIX wieku Jay Gould w Ameryce? Ile kilometrów na godzinę budowano przy kolei transsyberyjskiej w Rosji? I ile dzisiaj Chińczycy budują na godzinę? I proszę nie mówić, że im było łatwiej, bo wtedy mierzono w wiorstach, w milach i w li. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pana posła Michała Urbaniaka. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku akcyzowym, tutaj dotyczący też prawa celnego. Cóż, trzeba zacząć od tego, że my ten projekt poprzemy. Poprzemy tę zmianę dotyczącą wydłużenia vacatio legis w tym projekcie. Zrobimy to głównie dlatego, że zależy nam na dobru przedsiębiorców, zależy nam na dobrostanie naszej gospodarki, czy też na mniejszym chaosie i administracyjnym, i jednocześnie na mniejszym chaosie dotyczącym też samych procedur wdrażania większych systemów informatycznych w spółkach. Wiemy, że jest to proces długi, że jest to proces kosztowny dla większości przedsiębiorstw, stąd też rozumiemy propozycję przedłużenia okresu wdrożenia jeszcze o rok. Jednocześnie wyrażamy dość głębokie zaniepokojenie
związane z faktem, że rząd nie potrafił przewidzieć skutków tego, co wdraża. Że nie potrafili państwo przygotować projektu z założeniem większego horyzontu czasowego na wdrożenie konkretnych zmian. Zakładam, że wiedzą państwo, że jest to spory proces, ale jednak gdzieś coś nie zagrało. Więc tak jak powiedziałem, tylko dlatego poprzemy ten projekt, że chcemy uniknąć chaosu i nalegamy, zachęcamy do tego, żeby w przyszłości bardziej zwracać na to uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Czy w tej kwestii chciałby jeszcze zabrać głos pan poseł Janusz Korwin-Mikke? Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem tylko wyjaśnić, że my popieramy tego typu vacatio legis, bo im więcej czasu mają ludzie do przygotowania się do zmian, tym lepiej. Byłoby na przykład dobrze, żeby dobra zmiana miała ze 20 lat vacatio legis i byśmy to też poparli z całą pewnością, a jeszcze lepiej 30. Chciałem przypomnieć, że tutaj tyczy, jakie są druki, takie różowe, zielone, to wszystko trzeba przygotować. Chcę przypomnieć, że jak była ustawa Wilczka w roku 1981, za komuny jeszcze, tak zwanej, to wtedy każdy mógł wziąć cysternę, wyjechać za granicę, napełnić, przyjechać i sprzedawać na rogu ulicy. I dzięki temu był ogromny rozwój gospodarczy, bo nikt tego nie kontrolował. Rozumiem niestety, że wraca PRL, wraca ta komuna z czasów przedwilczkowych. No i niestety obawiam się, że ta jeszcze lepsza zmiana jest trudna do powstrzymania. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi za zabranie głosu. Teraz proszę o zabranie głosu w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pana posła Dobromira Sośnierza. Miło mi wziąć udział w takiej tutaj zażartej debacie przy licznej obecności państwa posłów. Właściwie najchętniej głosowaliśmy przeciwko tej ustawie, ponieważ głosowanie projektów na wczoraj no, na pewno nie zasługuje na uznanie. Jest to absolutnie niedopuszczalne, żeby 12 grudnia rozpoczynać proces legislacyjny dotyczący wejścia w życie podatku, który ma wejść w życie 1 stycznia. To znaczy, że w Polsce przedsiębiorcy do końca grudnia nie będą pewni, jakie podatki będą płacić w nowym roku. No jest to sytuacja zupełnie absurdalna. Nie ma ku temu żadnych rozsądnych powodów, bo fakty w tej sprawie były znane już od dłuższego czasu, więc robienie tego w taki sposób ze znacznym ryzykiem tego, że będziemy w ogóle musieli tutaj, że ustawa będzie wchodziła wcześniej w życie niż będzie uchwalona, jest absolutnie rażącym zaniedbaniem i no naprawdę na dłuższą metę nie może na to pozwalać. No, najchętniej głosowaliśmy przeciwko, natomiast no, de facto głosowanie przeciwko tej ustawie oznaczałoby głosowanie za wprowadzeniem nowego podatku, więc no, nie wypada nam oczywiście tego robić jako wolnościowcom i jako przeciwnikom samego podatku. Dlatego Konfederacja poprze ten projekt, ale niesmak zostaje. Zwracam też uwagę, że po raz kolejny przy tej okazji widzimy, że Polska nie jest krajem niepodległym, że Polska jest tylko kolonią Brukseli. W tej sprawie Komisja Europejska ciąga nas od kilku lat po sądach. Nasze państwo nie może wprowadzić podatku. Paradoksalnie w tym przypadku Komisja Europejska działa w interesie polskiego podatnika, aczkolwiek z uzasadnieniem absolutnie bzdurnym. To jest skądinąd nie wiadomo komu tu już przyznać rację i komu kibicować, ponieważ z jednej strony Komisja oczywiście nie ma racji, że jest to pomoc publiczna, z drugiej strony dzięki temu, że nie ma racji, opóźnia o kilka lat wejście w życie szkodliwego dla podatników podatku. Także z tą smutną refleksją zakończę. Konfederacja poprze ten projekt. Dziękuję bardzo panu posłowi, który zabrał głos w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos teraz zabierze pan poseł Krystian Kamiński. Listy mówców nie są skserowane, więc pilnuj, bo żebyś nie był zaskoczony. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego w 2018 roku zmiana regulaminu Sejmu jest koniecznością. Zamysł nowelizacji jednak miał polegać na zwiększeniu udziału obywateli w procesie wyboru funkcjonowania i kontroli organów publicznych, a rzeczywistości ma zupełnie inny skutek. Wybór przez Sejm 7 z 9 członków PKW nie jest zwiększeniem wpływu wyborców na instytucję publiczną, ale ograniczeniem niezależności, niezawisłości, neutralności, apolityczności i bezstronności.
Stan, w którym osoby wybrane przez polityków z PiS-u, Platformy, SLD i PSL-u będą stanowiły większość tych osób, na pewno nie podniesie prestiżu tej instytucji. Dodatkowo jest to kolejny projekt PiS-u, który ignoruje 1 250 000 wyborców Konfederacji, który powoduje, że przedstawiciel Konfederacji, pomimo demokratycznego mandatu, są przez PiS sekowani. Powyższy regulamin stoi w sprzeczności z demokratycznymi wyborami i każdy, kto za nim zagłosuje, zagłosuje za odebraniem głosu dużej części społeczeństwa. W związku z powyższym koło Konfederacji zagłosuje przeciwko zmianom w regulaminie Sejmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Jakuba Kuleszę, który przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No z przykrością muszę powiedzieć, że najmniejsi przedsiębiorcy, pomimo tej całej propagandy rządowej, nie są beneficjentami dobrej zmiany, są w zasadzie jej ofiarami. Przez kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej małe i mikroprzedsiębiorstwa stają się najbardziej gnębioną grupą społeczną. JPK, split payment, biała lista podatników, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, STIR, BDO to tylko niektóre wynalazki obecnego i poprzedniego rządu, którym podlegają tak samo duża firma i korporacja, jak i najmniejsza nawet jednoosobowa działalność gospodarcza. Prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, pani minister Emilewicz często na konferencjach prasowych, w kampanii wyborczej opowiadają, jakie to ulgi, preferencje przedstawiają, wprowadzają dla małych i mikroprzedsiębiorców. Tymczasem mamy coraz większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, coraz więcej obowiązków i coraz więcej kar z nich wynikających. Wprowadzenie nawet najprostszej działalności gospodarczej w Polsce staje się bardziej ryzykowne niż zawodowa działalność przestępcza. Tu nie potrzeba żadnych ulg, żadnych bypassów, żadnych pasów startowych, żadnych plusów, minusów, zwolnień, które są tworzone tak, że może z nich skorzystać zaledwie kilka procent firm w Polsce. Tu potrzeba gruntownej zmiany. Dlatego domagamy się zmiany całego systemu ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców, najlepiej na system dobrowolny, taki jak jest w krajach Europy Zachodniej, na przykład u naszego sąsiada w Niemczech. Wracając do ustawy Mały ZUS. Kogo będzie dotyczyć projekt? No zaledwie niestety kilku mikro i małych przedsiębiorców, w zasadzie tylko mikro, bo mali się już nie łapią. Natomiast 90% przedsiębiorców od przyszłego roku zapłaci wyższy ZUS. Dlatego apeluję w imieniu mikro i małych przedsiębiorców do wszystkich posłów, aby zaopiekować się tą grupą 1,5 miliona przedsiębiorców i zagłosować za poprawkami, które między innymi Konfederacja zgłasza. Tak, by ten projekt Mały ZUS objął jak najszerszą grupę przedsiębiorców. Ja rozumiem, że nie zmienimy dzisiaj całego systemu na jakiś uczciwy, najlepiej dobrowolny, ale póki co przyjmijmy dzisiaj, że zostawiamy tylko te kryterium dochodowe, a likwidujemy te absurda kryterium przychodowe 10 tysięcy złotych, co jest absurdalnie niską kwotą. Nawet kiosk ruchu czy warzywniak nie jest w stanie przetrwać na rynku, mając tylko 10 tysięcy przychodu. Przychodu, nie dochodu, bo to bardzo często niektórym politykom, także ministrom się myli. Projekt ten całkowicie dyskryminuje jakąkolwiek działalność handlową. Aby osiągnąć dochód na poziomie 5 tysięcy złotych, inny przychód należy wypracować w branży usługowej, inny w handlowej, a jeszcze inny w produkcyjnej. Z małego ZUS według tego rządowego projektu mogłaby skorzystać co najwyżej część działalności usługowych. Wreszcie należy zlikwidować zupełnie niezrozumiałe ograniczenie obowiązywania małego ZUS-u do 3 lat. Ktoś, kto przygotował ten projekt i wstawił tak bzdurny warunek, nigdy nie prowadził działalności gospodarczej. Znaczna większość działalności mikro czy małych przedsiębiorców jest prowadzona w skali, z której dochody mają zaspokoić potrzeby rodziny przedsiębiorcy. Taki przedsiębiorca pracuje na własny rachunek i nie ma ambicji stać się Orlenem czy Amazonem. Państwo zmusza go, aby pracował coraz więcej, rósł i przekształca się w coraz większą firmę. Zmusza go do tego, stosując karę od początku 4. roku działalności, czyli podwyżkę ZUS o prawie 300%. To godzi w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy sami powinni decydować, czy chcą się rozwijać i rosnąć, czy chcą pozostać małą firmą.
A tu państwo narzuca przedsiębiorcom, jak mają funkcjonować. Przez 3 lata przedsiębiorca płacący składki w wysokości 500-600 zł nagle w styczniu 4 roku będzie miał 1500, czyli prawie 3 razy więcej. Nie może być tak, że przedsiębiorca, który nie był w stanie zapłacić wysokich składek ZUS, wyrzucany jest z mieszkania razem z rodziną, ląduje pod mostem, komornik na zlecenie ZUS-u licytuje, sprzedaje to mieszkanie i wpłaca na konto ZUS-owskie tego przedsiębiorcy po to, żeby miał zapewnioną emeryturę. Niszczy się teraźniejsze życie przedsiębiorców na poczet przyszłej niepewnej emerytury. To jest chory system, to jest podobno składka na własną emeryturę. W przyszłości nie może być ona tak ogromnym obciążeniem, które nie umożliwia normalnie funkcjonowanie. Dlatego proponuję, apeluję do posłów, by zaakceptować poprawkę, którą właśnie składam, likwidacji kryterium przychodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Do pytania zapisał się pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Bardzo proszę, jedna minuta, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ryczałtowy ZUS to seryjny morderca polskiej przedsiębiorczości. Państwo, wprowadzając tę ustawę, chcą ulżyć przedsiębiorcom, ale kryterium przychodowe jest to jedna z największych dyskryminacji, jaką widziała ta Izba. Czym się różni Krawcowa, której nie stać na zapłacenie horrendalnego ZUS-u, od właścicielki warzywniaka, której dochód jest nawet często mniejszy niż Krawcowej? Niczym. Państwa kryterium przychodu nie ma nic wspólnego z tym, czy przedsiębiorcę stać na zapłacenie tego ZUS-u, ile ten przedsiębiorca zarabia. Kryterium przychodowe determinuje tylko branżę, w jakiej przedsiębiorca działa. Czy to jest branża usługowa, czy to jest branża handlowa, czy to jest branża produkcyjna. W związku z tym, żeby być uczciwym wobec wszystkich małych przedsiębiorców, których dobija ten horrendalny ZUS, proponujemy, by zlikwidować kryterium przychodowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. I jedno zadaje pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Szanowni państwo, do tej ustawy mieliśmy zgłoszone dwie identyczne niemalże poprawki. Jedna poprawka autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego Kukiz 15, druga poprawka autorstwa Konfederacji. Poprawki znoszące te kryterium przychodu. No i patrzę na głosowania i jestem trochę zdumiony. Przy poprawce PSL-u klub Lewicy 48 za, przy identycznej poprawce Konfederacji klub Lewicy 43 przeciw. Czy mamy do czynienia z jakąś zbiorowym rozdwojeniem jaźni? Czy tak wygląda merytoryczna opozycja? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. To nie było pytanie do ustawy. Przystępujemy do głosowania.